Żyjemy w bardzo szczególnych czasach. Rok 2022 to jest rok, kiedy wielu ludzi przechodzi przez tak zwane przebudzenie, cokolwiek ono znaczy, ale przede wszystkim chodzi o to tutaj, że ludzie zaczynają odrzucać ten sposób życia ten stary paradygmat, tak jak do tej pory żyliśmy, jak żyli nasi rodzice i szukają czegoś innego dla siebie. Przede wszystkim, jakby poza wiele osób, też chce żyć poza za, za systemem, za tym systemem, który w tej chwili jeszcze istnieje, ale który, można powiedzieć, tak naprawdę na naszych oczach chyli się ku upadkowi. Nie wiem, czy tak to dla Was wygląda, czy też nie. Nie ma to znaczenia, czas tak naprawdę pokaże, co się wydarzy. Natomiast to, co jest istotne, to to, że w końcu kurtyna, kurtyna zapomnienia opadnie i będziemy mieli szansę stworzyć coś nowego, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że tak jak żyjemy teraz, e, dłużej żyć się nie da. Tak naprawdę prowadzi to tylko i wyłącznie chyba ku zagładzie, wcześniej czy później. Różne, różne jakieś doniesienia mówią o tym, że mamy 300-400 lat, jak nie dokonamy jakichś kluczowych zmian. E, to tak naprawdę te, te zmiany, których potrzebujemy to chyba na każdej płaszczyźnie naszego życia, ale to co jest najważniejsze to żeby przestać przede wszystkim żyć z pozycji ego, z pozycji głowy i przejść do przestrzeni serca, ci którzy już są w sercu jest bardzo wiele osób, które już żyje zupełnie inaczej, odrzucają te rzeczy, które im nie służą uzdrawiają swoje życia swoje ciała swoje umysły, jakby zaczynają krączyć ścieżką Miłości, światła w tym momencie e, mogą wykreować dla siebie życie, o którym zawsze marzyli. Natomiast ci, ten film kieruje przede wszystkim do tych, którzy jeszcze ciągle żyją w lęku, ciągle żyją w starym paradygmacie, są mocno osadzeni w tym, co im przekazują media, co, co, co dowiadują się właśnie z różnych doniesień, i wierzą w to bardzo mocno, tak? Jakby wierzą w to wszystko, co nam. Się serwuje, co nam się wmawia, tak? Poprzez media, które chyba jest ostatnim, tak naprawdę bastionem indoktrynacji, takiej naprawdę bardzo mocnej wystarczy teraz otworzyć. Jest maj 2022 rok, więc konflikt na wschodzie tutaj, naszej, za, za naszą wschodnią granicą ciągle trwa. Wystarczy otworzyć jakikolwiek portal internetowy, nic innego tam praktycznie nie widać, jakby głównie dominuje ten temat, tak? Jakby media, jak te hieny, po prostu nie na żartę karmią się tym tematem. No i wielu ludzi też oczywiście karmi swoje serca, swoje umysły tym wszystkim, co te media tam przekazują, a w tych mediach niestety jest bardzo dużo lęku, dużo manipulacji, Wydaje mi się, że jest tam niewiele prawdy. Zresztą ci, którzy są bardzo dziesiękliwi, potrafią znaleźć informacje, które jakby zaprzeczają wielu rzeczom, które media próbują nam wmówić. Ale to nie jest, to nie w tym rzecz. Jakby chciałem opowiedzieć, opowiedzieć przede wszystkim, jak zachować spokój w tych szczególnych czasach, kiedy no, może się wydawać, że świat się wali. Trudno powiedzieć, co się wydarzy jeszcze do końca tego roku. Jeśli, jeśli pewne informacje, które gdzieś tam do mnie docierają są prawdziwe, to y, wiele osób doświadczy, może doświadczyć po prostu silnego. E, silnego szoku, tak jakby w związku z tymi wydarzeniami. Nie wiem, co to będzie, nikt tego tak naprawdę nie wie, można się tylko domyślać, szukając informacji po, infor po internecie i dociekając, jaka jest prawda, gdzie tak naprawdę leży prawda, bo trzeba sobie e, e, śmiało jasno powiedzieć, że, że jest bardzo dużo sprzecznych informacji, i tylko tak naprawdę, naszemu wewnętrznemu osądowi, możemy pozostawić, czy pewne informacje są prawdziwe czy też nie, ale tak naprawdę to chyba nie chodzi o to, żeby już szukać tych informacji, tylko żeby się wyłączać z tego, z tego starego świata, odłączać się od tego Matrixa, jak to wiele osób mówi tak w przenośni i po prostu zacząć po prostu żyć zupełnie inaczej, tak? Jak, jak macie żyć, szukajcie dla siebie odpowiedzi, tak? ja, ja robię dokładnie to samo, tak? Sprawdzam, uczę się także manifestować się, i, I przyciągać takie rzeczy, które będą dla mnie najlepsze. Oczywiście wiąże się to z ogromną pracą, którą trzeba wykonać nad sobą. Natomiast wracając do tego spokoju, jest tak po prostu, że, że trzeba pamiętać, że jak się, jak, że jak się coś wali tak, w naszym życiu, generalnie, czy też globalnie, jak się wydaje, że świat się po prostu kończy, że się wali, tak, bo jest takie wydarzenie, bo jest takie wydarzenie, nie będę już nazywał po imieniu po prostu tych wydarzeń, bo nie ma sensu po prostu już tego nakręcać, to trzeba pamiętać, że jak się wali, to znaczy, że robi się miejsce na coś nowego, więc mimo, że ciężko jest to może na to tak popatrzeć, bo jednak to, co się dzieje przez ostatnich dwa i pół roku, tak, wiąże się z ogromnym cierpieniem, tak? ale to trzeba to po prostu powiedzieć, że wiele, wiele dusz po prostu na to cierpienie się gdzieś tam zdecydowało i to jest po prostu w ich kontraktach duszy. Dlatego też dużo łatwiej jest spojrzeć na to, na to wszystko, co się dzieje, jako na, na pewną grę, która się tutaj rozgrywa, w której każda osoba, każda osoba, czy to jest po jednej stronie, czy po drugiej stronie barykady, czy, czy to jest ktoś, kto właśnie przeżywa szczytowe po prostu momenty w swoim życiu, czy ktoś, kto właśnie traci dobytek swojego życia i ucieka, bo czuje się zagrożony, bo jego życie jest w niebezpieczeństwie. Jakby każda z tych osób jest dokładnie tam, gdzie ma być. Wiem, jak to może brzmieć dla osób, które, które y, dopiero się otwierają po prostu na takie postrzeganie świata, ale tak naprawdę to wszystko ma głęboki sens. To wszystko ma bardzo głęboki sens i nic nie dzieje się bez przyczyny, i, i te wszystkie wydarzenia, które dzieją się teraz, także y, mają jakiś, jakiś głębszy sens. Yy. Naszym, naszym takim wewnętrznym, ludzie mają, ludzie mają taką tendencję do, do chwytania się pewnych emocji, szczególnie trudnych emocji, tak emocji lęku, tak? przerażenia, które się pojawia, które jest oczywiście jakimś pewnym sygnałem, żeby nas przed czymś ostrzec, ale też przede wszystkim jest, wiąże się z interpretacją tego świata zewnętrznego. Coś po prostu, co, co dzieje się na zewnątrz nie odpowiada temu, czego nie wiem oczekujemy albo czego się spodziewaliśmy i wzbudza to w na nas emocje. To, co trzeba zrobić na pewno, to trzeba się temu po prostu przyjrzeć, tak? Yy, oczywiście nie mówię o jakichś skrajnych sytuacjach, tak? Jakby to, co się dzieje za wschodnią granicą, że zostawmy to, ale skupmy się na tym, co się może dziać tutaj w naszym życiu prywatnym, tak? Jeżeli, jeżeli pojawia się po prostu jakaś silna emocja, to przede wszystkim nie można jej wypierać, nie można przed nią uciekać, tak? Bo to, co będziemy gdzieś tam wypędzać, tak? Emocje, to ona będzie nabierać na sile. Więc to, co trzeba zrobić, to po prostu się na niej skupić. Zamknąć, może nawet na chwilę, oczy, po prostu i poczuć tą emocję, bo te emocje, tak jak i życie w nas, one muszą płynąć, tak? Nasz umysł, niestety, umysł egotyczny, <laughs> którym nie jesteśmy, to też warto pamiętać. Mamy umysł, nie jesteśmy umysłem. Hmm. Lubi się chwytać pewnych rzeczy, dlatego że no, chwyta się tego, co zna, co jest pewne, tak? I, i pewnych, pewne rzeczy też bardzo mocno trzyma. Jeżeli pewne rzeczy doświadczył, to może nie chce tak łatwo puścić. Dlatego też trzeba ćwiczyć to, żeby te emocje w nas sobie spowodnie płynęły. Trzeba sobie dać też pozwolenie na doświadczanie trudnych emocji, bo chcemy doświadczać tylko dobrych rzeczy, a niestety tak najczęściej tak nie jest, doświadczamy przy różnych stanów. Emocjonalnych i, i te trudne emocje, te negatywne emocje, chociaż nie chcę ich tak nazywać, one są po prostu w jakiś sposób trudne dla nas. No, wypieramy albo bo nie chcemy ich doświadczać, uciekamy przed nimi, a one muszą płynąć. Emocje to jest, to jest tak jak sama nazwa mówi, energia, która ma moc. Jakby nie będę się teraz skupiał już na samych, na samych emocjach, po angielsku mówi się emotion, motion to jest ruch i. To jest skrót energii, czyli to jest energia, która jest w ruchu. No ona musi być w ruchu, dlatego nie, nie, nie powinna stać, dlatego powinniśmy pozwolić jej przepłynąć przez nas. A jak to się robi, to po prostu trzeba jej pozwolić, żeby, żeby się pojawiła. Trzeba pozwolić jej przez, przez nas przepłynąć, tak? skupiając się na niej i próbując ją po prostu objąć całą naszą uwagą, poczuć. Wewnątrz, w sobie, dlatego zamykam oczy teraz, bo lepiej jest to zrobić. Po prostu, bo kiedy coś się dzieje, prawda? Oczywiście nie mówię o ekstremalnych sytuacjach, gdzie po prostu dach się wali i trzeba uciekać. Mówię o sytuacjach, które są wykroowane przez nas umysł i wynikają z pewnej interpretacji rzeczywistości, więc trzeba tym emocjom się przyjrzeć, tak? Trzeba pamiętać też, że te emocje. One nakręcają pewne myśli, jakby już, bo umysł, tak jak już mówiłem, bazuje na pewnych doświadczeniach, które znamy z tak, przeszłości, bo w ten sposób jakby też weryfikuje, co się dzieje tu i teraz, jakby i odnosi się cały czas do jakiegoś swojego, takiego, swojej bazy pamięci, w których ma podobne wydarzenia, więc jakby się odnosi, na tej, na tej podstawie interpretuje, co się dzieje, tak? To niekoniecznie musi być prawda, natomiast emocja informuje o tym, że coś jest nie tak, że umysł po prostu rozpoznaje coś, co nie odpowiada jakby, nie wiem, jakimś oczekiwaniu. Więc jakby trzeba pamiętać, że tak jak już powiedziałem, emocje nakręcają myśli, a myśli nakręcają emocje i to, to, trzeba, to, to, to trzeba też w tej sytuacji zrobić, to po prostu nie podążać za tym negatywnym. Yy, Hałasem, tym, tym całym gadaniną, która się pojawia tak w związku z jakimiś podobnie przeżytymi doświadczeniami. Nie można za tym podążać. Trzeba się temu przyglądać, obserwować to, ale po prostu nie iść w to, jeszcze jakby ładując w te emocje. To jest oczywiście trudne, to trzeba ćwiczyć. Tak, to nie przychodzi tak od razu, ale każda sytuacja, każda sytuacja wszechświat oczywiście będzie Wam dostarczał sytuacji, w których będziecie mogli to ćwiczyć, rzeczywiście, jeżeli będziecie mieli taką gotowość, żeby to robić, więc jakby trzeba się temu przyglądać. Teraz tak, jak już, jak już powiedziałem, z tymi emocjami trzeba sobie posiedzieć, tak? Nawet może być tak, jeżeli macie dobry kontakt z ciałem, jeżeli nie jesteście odcięci, no gorzej mają te osoby, które przeżywają swoje życie głównie w głowach, na przykład niewiele czują, co się dzieje i w ich ciele to jest jakaś dodatkowa trudność więc jakby trzeba się uczyć też przenosić tą świadomość, tą uwagę w różne części miejsc, jest takie ćwiczenie, które się nazywa body Scan. można odnaleźć na YouTubie filmy prowadzone gdzie przez 20 minut po prostu możesz się położyć na, na łóżku i, i zamknąć oczy, po prostu słuchając tego nagrania prowadząca osoba każe Ci się skupiać po kolei na różnych takich większych częściach, partiach ciała i w ten sposób można wyrobić sobie po prostu wychodzenie po prostu z głowy i czucie swojego własnego ciała, więc trzeba w tej jakby siedząc z tymi emocjami, z tą trudną emocją, trzeba też sprawdzić, czy coś jakieś doznanie z ciała nie dochodzi, tak, na przykład jakieś kłucie, jakieś palące, może jakiś ucisk, jakiś glut w, gard, w gardrze, w, e, 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 tutaj w szyi, prawda, czy, czy też po prostu może gdzieś coś w nogach jakieś palące doznanie może coś jakieś zimno może potrafimy też to w jakiś sposób nazwać im więcej poświęcimy temu uwadze, tym łatwiej będzie po prostu temu się jakby pozwolić się wyzwolić oczywiście są też inne sposoby żeby to zrobić zaraz o nich opowiem słuchajcie jest takie powiedzenie że spokój nas tylko może uratować tak naprawdę ten spokój to jest taka sytuacja w której w której Jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązanie. Emocja oczywiście nas informuje o tym, że coś nie jest nie tak na zewnątrz, bądź też wewnątrz z nas, wewnątrz w nas i jakby trzeba się jej po prostu przyjrzeć, ale kiedy jesteśmy w tej emocji, to trudno jest znaleźć rozwiązanie, bo jesteśmy niejako w tej samej energii, w którym pewien, powiedzmy, nazwę to tak z braku lepszego słowa w tej chwili, problem powstał. Więc. Umysł gadzi, żeby odpuścić tą emocję potrzebuje, jeżeli oczywiście nie będziemy jej wypierać, potrzebuje około 15 20 minut. tak? więc dlatego też warto przez chociaż kilka chwil po prostu Poświęcić uwagę temu, co się dzieje. Tak, oczywiście, jeżeli sytuacja na to pozwala, tak? bo każda, każda sytuacja w naszym życiu może być troszeczkę różna, i nie zawsze jest taka możliwość. Tak? Ale oczywiście trzeba zrobić, jakby podejść do tego procesu świadomie. Tak? Więc ten spokój może nas uratować, jak, jak mówi to powiedzenie, bo w tym spokoju, kiedy umysł. Się wycisza i robi się przestrzeń, nie ma tam tych myśli, tego, tego kołowrotka, w którym zazwyczaj się w życiu znajdujemy, bo ciągle gdzieś pędzimy, bo myśli, bo trzeba biec do pracy i tak dalej, ciągle w gonitwie i te myśli, ten umysł też tak go goni. No w, tym, w tym hałasie ciężko znaleźć jest rozwiązanie. Ta intuicja, ten przekaz intuicyjny nie przedostanie się do nas łatwo, tak? I, i, I też trudno w takiej sytuacji jest rozpoznać tak naprawdę, co jest dla nas. Z zewnątrz przychodzi jako, jako, jako podpowiedź a co nie. Więc jakby kiedy się uspokajamy, jesteśmy w zupełnie innym miejscu w nowej energii, w tej energii jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązanie na tą sytuację, która nam się wydaje w tym szczytowym momencie, powiedzmy, tej, tej, tej trudności, tak? że nie ma rozwiązania albo że, że, że będzie to, że będzie tamto, umysł oczywiście w, jakby kreuje kolejne scenariusze, tak, no trzeba go cały czas przywoływać. To, co możecie zrobić. Tak, to jest, yy, oprócz tego, yy, są yy, sposoby, tak? Medytacja. Okej, okay, możecie powiedzieć, nie znamy medytacji, nie medytujemy. Nie ma problemu. Medytacja jest, jest, jest bardzo, jakby najprostsza forma medytacji, która też jest jakąś taką formą relaksacji, to jest po prostu obserwowanie oddechu. I przez te kilka minut warto jest zamknąć po prostu oczy i obserwować swoją, i jakby kierując. Jeżeli jest trudność, żeby, żeby, żeby umysł cały czas patrzył na klatkę piersiową, na pole serca, to można po prostu przyłożyć sobie ręce i w ten sposób będzie łatwiej czuć i po prostu liczyć sobie te oddechy. Ale w tej sytuacji, kiedy umysł tam wariuje, tak, żeby się uspokoić, trzeba koniecznie jakby też taką troszeczkę, może taką siłą kierować cały czas uwagę na, na, na to pole serca, na ten oddech i liczyć sobie te oddechy w myślach. Jeden wdech, wydech, wydech dwa i tak do dziesięciu. Jak już doliczycie do dziesięciu, to potem zacząć od nowa. Ważne jest, żeby robić to w blokach po dziesięć. Tak? Jak się zgubicie w liczeniu, to znaczy, że umysł Was tam gdzieś zabrał, to po prostu wróćcie sobie. Możecie to zrobić przez minutę, przez dwie, w sytuacji, kiedy jest trudna. Oczywiście to nie zawsze może pomóc, tak? bo jeżeli naprawdę emocja i wybuch emocjonalny jest bardzo silny, to potrzebujecie czegoś więcej. Do tego na przykład moja mama mi ostatnio wysłała taką, ta, taki krótki filmik, e, e, który opiera się jakby z e, japońskim sposobem relaksacji, który nazywa się, znaczy w tym filmie przynajmniej to było tak powiedziane jakby, e, można to oczywiście gdzieś tam spróbować zweryfikować, ale e, ponieważ czuję, że opiera się na, to na tym, na czym znam, czyli na jakichś założeniach z medycyny chińskiej, e, czyli na, na, na systemie meridianów, które mamy w naszym ciele, które są odpowiedzialne też za, 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 za przepływ energetyczny i za, za też um, pewne blokady, które wynikają właśnie w trudnych sytuacjach i zablokowanie pewnych emocji. Więc można zrobić tak. Yy, aha, każdy palec jest odpowiedzialny mniej więcej za inną emocję, więc kciuk jest odpowiedzialny za, za zmartwienia, za martwienie się. Więc nie od parady pewnie mówi się, że trzymam kciuki, tak? Trzymam kciuki, czyli yy, nie chcę się zamartwiać, koniec zamartwiania, wierzę, że się uda, tak? Czyli trzymam kciuki. Czyli jak będziesz przez minutę, dwie trzymał kciuka w trudnej sytuacji, to po prostu ten moment zamartwiania może ci, może ci po prostu minąć, tak? Palec wskazujący to jest to jest strach, tak? Palec, palec środkowy, tak, nie od parady palec wykorzystywany w pewnym ruchu ręki, żeby pokazać komuś swój gniew, tak jest tutaj odpowiedzialny za gniew. Więc kiedy jesteś w złości, może nie wystawiaj tego w taki tradycyjny sposób tego palca komuś, tylko po prostu odpuść, odpuść i potrzymaj sobie przez minutę, dwie tego palca i skup się na tym, na tej emocji. Palec serdeczny, co ciekawe, tutaj gdzie yy, yy, no, małżeństwa noszą swoje pierścionki, jest odpowiedzialny za smutek i niezdecydowanie. To jest ciekawe akurat, akurat zabawne mi się to wydało. I palec najmniejszy yy, to jest yy, szacunek do siebie i pewność siebie. Więc yy, i tutaj też yy, yy, warto, yy, warto przytrzymać kciuka na środku dłoni, tak? I potrzymać też tą minutę, dwie, właśnie w momencie, kiedy, kiedy jest po prostu potrzeba, żeby się uspokoić. Oczywiście w każdej sytuacji możecie sobie przez minutę, minutę, dwie podtrzymać każdego palca drugą dłonią, tak, lekko, delikatnie na przykład uciskając albo po prostu trzymając tak? jest to sposób, który na pewno może zadziałać, dlatego że tutaj na palcach mamy bardzo dużo meridianów tak? I, 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 i zresztą w EFT w metodzie EFT w technikach emocjonalnej wolności wykorzystuje się też te punkty tutaj na palcach więc jakby jest związane to z tym no właśnie, EFT EFT Emotional Freedom Technique, z techniki emocjonalnej wolności, to jest taka właśnie metoda, która właśnie opiera się na opukiwaniu punktów meridianowych. Tych punktów jest dziewięć, które wykorzystuje się w tej metodzie. Punktów meridianowych mamy bardzo dużo na ciele, ale metoda wykorzystuje tylko 9. To jest czubek głowy, tutaj początek brwi, nasadę nosa, kącik oka, tutaj, gdzie mniej więcej zaczyna się oczodół, tak samo pod okiem, też bardzo blisko oka, gdzie zaczyna się oczodół. Tutaj na kości sobie delikatnie stukamy. Pod nosem, tutaj w tym zagłębieniu, tutaj mniej więcej pod obojczykiem, jak tutaj obojczyk robi literę U, to tak mniej więcej tutaj są takie dwie, dwa wypustki. To tak gdzieś około 2,5 cm na zewnątrz i 2,5 cm w dół, czyli na zewnątrz i w dół. Po obu dwóch stronach, bo jakby te punkty są no, symetrycznie, tak. Więc może być tutaj i potem z jednej albo z drugiej strony. Potem y, kolejny punkt jest, nie wiem, czy to na, fi na filmie będzie widać, pod pachą jakieś 12 do 15 cm Tutaj, gdzie kobietom przychodzi stanik. Więc tutaj, w tym miejscu jest kolejny punkt i ostatni punkt jest tutaj, między czwartym a piątym palcem. Tak zwany punkt gamma, potrójny ogrzewacz, tak się nazywa ten meridian. Więc można zrobić... Tak zwane akceptujące EFT. To jest bardzo prosta formuła: cokolwiek nam nie dolega, yy, zaakceptujmy to, co się przydarzyło, tak? Jakby akceptacja bardzo dużo wnosi do naszego życia, pomaga nam tak naprawdę zostawić pewne rzeczy, które nie są nam potrzebne z tyłu. Jak zaakceptujemy to, w jakim miejscu się znaleźliśmy w życiu, z tą daną emocją i tak dalej, yy, to będziemy w stanie to przetransformować. Więc opukiwanie, w tej metodzie EFT powoduje właśnie, że harmonizuje się ten nasz mózg tak, i uwalniamy y, te trudne emocje, jakby harmonizujemy ten przepływ energii w tym systemie meridianowym. Więc akceptujący EFT wygląda tak, że po prostu zamykamy oczy i, i mówimy sobie po prostu, że akceptuję to, jak się czuję, cokolwiek by to nie było. Akceptuję to, co czuję i tutaj możecie wstawić sobie, akceptuję ten lęk zamykając oczy, opukując się przez kilka sekund na jednym punkcie delikatnie. Potem na kolejnym punkcie. Akceptuję to, co czuję, akceptuje ten lęk na przykład. Zamykając oczy, czując go oczywiście, trzeba się skupić na tym. W kąciku oka akceptuję to, co czuję, akceptuję ten lęk. Pod okiem akceptuję to, jak się czuję. Akceptuję ten lęk, akceptuję ten gniew. Pod nosem, tak samo akceptuje to, co czuję, pod wargą, i tak dalej, przez te wszystkie 9 punktów, czyli tutaj obojczyk, pod pachą, akceptuję to, co czuję, akceptuje ten gniew i akceptuje. Możecie to robić jakby z góry na dół, czyli od czubka głowy do punktu gamma przez te 9 punktów. Robicie to tak długo, skupiając się na tym, co czujecie, na tej emocji, tak długo, aż będziecie ją czuć. To opukiwanie, tak jak już powiedziałem, kiedy nie robicie nic, tylko się skupiacie na tej emocji, no to umysł gadzi, może potrzebować około 15-20 minut, żeby się uspokoić. Może czasami nawet dłużej, jeżeli emocja jest bardzo silna. Jeżeli, jeżeli jest coś, coś, coś mniej jakby intensywnego, to nawet już po kilku minutach opukiwania powiedzmy 3, 5, 7 razach, Akceptującego F, to jesteście w stanie poczuć już jakąś ulgę, taki spokój. Tylko ważne, żeby to zrobić. Oczywiście opukiwanie w miejscu publicznym może być dla osób, które robią to po raz pierwszy, no niezbyt komfortowe i troszkę, no takie, no. No, no można się zażenować, tak, troszeczkę. Ja już jestem tak długo, opukuję się i pracuję też tą metodą jako terapeuta, że jakby nie ma dla mnie problemu mogę się nawet opukiwać w tramwaju czy w autobusie, tak, gdzie jest pełno ludzi, nie ma to dla mnie znaczenia. Co sobie ktoś pomyśli? Najważniejsze jest, żebym ja doprowadził siebie do stanu. Wewnętrznego spokoju, tak, bo ten spokój jest dla nas najważniejszy. Ten, z tego spokoju będziemy mogli stworzyć sobie nowe, znaleźć rozwiązanie i stworzyć sobie nową rzeczywistość, która jakby będzie odmienna od tego, czego doświadczyliśmy w tym trudnym momencie. Oczywiście to w tak bardzo astronomicznym skrócie. Pamiętajcie też, jakby wracając do, 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 tego, do tego, co powiedziałem na początku, że sytuacja w tym roku może nabrać naprawdę ogromnych jakby rozmiarów i mogą się pojawić z tego tytułu przeróżne sytuacje. Ci, którzy oczekują tego, co się dzieje i wiedzą, co się może dziać, jakby przypuszczają, co się może dziać, to są ci, którzy będą pomagać tym, którzy będą doznawać szoku i tak dalej. Ten film właśnie jest też po to nagrywany, żebyście mogli skorzystać z tego i znaleźć sobie sami rozwiązanie w trudnym momencie, w trudnej sytuacji. Oczywiście, życie w ogóle do tej pory tak naprawdę jest cały czas tak zaprojektowane, że, że rzeczy w nim nie zawsze funkcjonują, i z tego tytułu powstają też emocje. Tak, trudne emocje, których doświadczamy w związku z tym, że rzeczywistość nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli. To znaczy, że nasz umysł identyfikuje tą rzeczywistość nie w taki sposób, jak, jak, jak powiedzmy on by sam sobie życzył, tak? bo on rozgrywa w, naszym, w, jakby w naszej obecności rozgrywa sobie tam ogromny dialog między sobą, tak naprawdę kreuje sobie jakąś iluzję, którą potem sam mocno wierzy, ale to jest umysł egotyczny, oczywiście trzeba go uzdrowić i trzeba nad nim pracować, jest tam bardzo potrzebny, jest naszym przyjacielem, Pamiętajcie, to przychodzi mi teraz na myśl z jakiegoś powodu jedna z teorii powstania naszego kosmosu, tutaj wszystkich gwiazd i tak dalej, jedna z teorii, która jest przyjmowana jako najbardziej, najbardziej prawdopodobna, to jest wielka teoria, znaczy teoria jakiegoś wielkiego wybuchu, tak? I, I trzeba pamiętać, że jak nastąpił ten wybuch, tak, czyli można powiedzieć sobie, wysadzamy coś, to nie nastąpił chaos, tylko uformowało się życie przez te miliardy, kilkanaście miliardów lat, tak. uformowały się gwiazdy, planety i między innymi też życie na naszej planecie. Dlatego, że pamiętajcie, że każdy kryzys jest okazją do tego, żeby, się coś, żeby coś zmienić, żeby coś uzdrowić i, i warto podchodzić do tego świadomie. Dziękuję bardzo. Jeśli znacie kogoś, komu ten film mógłby się przydać, koniecznie przekażcie go dalej, dajcie lajka. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie kanał. Dzięki temu będzie on się mógł fajnie rozwijać. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia.